Bardzo jest fajnie. W poniedziałek byliśmy w zoo, wtorek na parku linowym. No i jakoś tak leci czas. Jak co roku mamy bardzo dużo chętnych i co cieszy, są to dzieci, które uczestniczą z nami także w roku szkolnym. Także już praktycznie znamy dzieci z programów edukacyjnych. Cieszymy się, że chcą kontynuować dalej tą tutaj przygodę i spędzić wakacje razem z nami. Pełno wycieczek, w ogóle pełno zabaw, jest super. W tym roku musieliśmy troszeczkę zmodyfikować plan oraz organizację całej półkolonii do obostrzeń, które są i do przepisów, tak żeby dzieci czuły się bezpieczne, żebyśmy mogli przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. Wchodzimy do tej szkoły, musimy mieć maseczki, a jak już jesteśmy na tej sali, to zdejmujemy, a przed wejściem tam musimy zdezynfekować ręce, a panowie nam mierzą temperaturę. Każdy dzień to jest inna atrakcja. Mamy wyjście do zoo, do parku linowego, parku trampolin, do kina i do teatru. Oprócz tej dobrej zabawy, jakie te atrakcje spełniają, to także dbamy o edukację i świadomość dzieci, bo to też jest bardzo ważne. Dlatego zdecydowaliśmy się na spotkanie współpracy z Komendą Miejską Policji w Opolu, gdzie przychodzą do nas policjanci i szkolą dzieci na temat bezpiecznych wakacji. Mamy przewidziane spotkanie z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego, gdzie przybliżą funkcjonowanie tej jednostki. No i tak jak dzisiaj mogli Państwo zobaczyć, mieliśmy szkolenie z pierwszej pomocy. Dzieci uczyły się, jak poprawnie udzielać tą pierwszą pomoc. Dla nas to jest bardzo ważne. Ekstra. 99%! No świetnie, świetnie. Nie robiłem tego po raz pierwszy, a to ćwiczenie to jest nam wspomaganie oddychania, żeby osoba mogła jeszcze dłużej oddychać, zanim karetka przyjedzie. Trzeba to wykonywać mocno, ale nie bardzo szybko. Staramy się organizować różne gry i zabawy. Przede wszystkim pierwsze dni to są zabawy integracyjne i żeby aktywnie spędzić ten wolny czas. Nie nudzimy się, cieszymy się, bo dzieci pytają się, kiedy mogą przyjść na następny turnus. Schodzą i pytają się, dlaczego tak krótko. Wiadomo, w dobrym towarzystwie i jak szybko czas leci dobrze. Gramy w piłkę. Na dworze też są jakieś ćwiczenia. I potem idziemy na różne atrakcje. Wracamy z jakichś tam wycieczek, to idziemy na dwór, jeszcze jemy obiad. No i jest bardzo fajnie. Co to za gry i zabawy, to też indywidualne, ale także i gry i zespołowe. Dobra zabawa połączona także z rywalizacją. Uczymy ich przede wszystkim też współpracy, rywalizacji w duchu fair play. Wszystko mi się tu podoba, wszystko jest okej. Okay.